Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, a to jest kolejny odcinek z grą Tokyo Jungle. No i dzisiaj zagramy sobie kolejnym zwierzakiem, a będzie to roślinożerca, mianowicie jeleń wschodni pasący się, także to będzie, myślę, odcinek na wypasie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No tutaj gra roślinożercą diametralnie się różni od tego, co mogliśmy zobaczyć chociażby w przypadku szpica. Okej, mamy już naszego jelonka, nie wiem, czy on się różni wschodni od zachodni. Zobaczmy sobie najpierw wyzwania, bo to jest bardzo ważne. Ja się dowiedziałem, że te ostatnie dwa wyzwania, one mi pozwalają odblokować kolejne zwierzaki. Tutaj widzimy do odblokowania będzie gazela oraz piskle. Tutaj ukończone wyzwania dwa... Aha, dobra, uwolniona gazela. Muszę zmienić pokolenie jeden raz i ukończyć 6 wyzwań, żeby to wyzwanie się włączyło. Więc tutaj muszę po kolei te wyzwania zrobić najpierw. Okej, musimy wpierdzielać trawę, więc to też i zróbmy. No i teraz już tutaj nie będzie tak kolorowo w tym sensie, że... Tutaj roślina żerca nie radzi sobie zbyt dobrze i właściwie... Znaczy nie radzi sobie zbyt dobrze z innymi zwierzętami, tak? No takiego królika, który tam widać na górze po prawej, to jeszcze bym rozwalił, ale... Na wszelakie inne zwierzaki muszę tutaj właściwie uważać. No dobra, pisklaki może też mi nie zrobią szkody. Ale kopniak! Wow, wow, wow! Kurde, kurczak chciał mnie zabić! Co za gnój! Dobra. Ale to było dobre. Kurde. Oj, wyczerpuje mi się bateria w kontrolerze, no nie! Fuck. Dobra, czekajcie, podłączę kabel. Jest! Kurde. To muszę tylko troszeczkę inaczej usiąść, żeby mi tu, kurde, kabel dociągnął. Dobra. Będę jakoś siedział dziwnie, ale... Damy radę, mam nadzieję. Okej, no to standardowa procedura. Oznaczamy tutaj teren. Możemy z dyńki komuś sieknąć, na przykład królikowi. Pua! O kurde, nie trafiłem. Ale króliki są głupie, one uciekają, nawet nie walczą, to niech spieprzają dziady. No dobra. Ja bardzo mam nadzieję... Kurde, bardzo mam nadzieję, co ja w ogóle gadam. Mam nadzieję, że uda mi się odblokować, kurczę, jakiegoś zwierzaka w tej chwili. No to byłoby bardzo fajnie, ale czy się uda na pewno? Tego nie wiemy, zobaczymy. Okej, wpierdzielamy tutaj trawę. Jakie mam wyzwanie jeszcze? Oznacz teren dwa razy, dobra. Czyli jeszcze dwa razy muszę oznaczyć teren. To akurat będzie kolejne wyzwanie, to już jest chyba trzecie. Okej. Jeszcze jeden. O kurde, już jest drapieżnik pierwszy, fuck. O kurde, mogłoby z nim nie walczyć. Fuck, uciekać teraz, uciekać. Dobra, on mnie nie goni, nie goni, nie goni. Tutaj o tyle dobrze jest z tym moim jeleniem, że on jest... O kurde, zagrożenie. Fuck! I koty, no nie! Won! Fuck! Get out of here! O kurde, pies się mnie przestraszył chyba. Co za gnojek mały. Gołąb, tak jest. To za te wszystkie, kurde, obsrania mi samochodu. Zemsta, kurde, na gołębiu. Boże, jak ja tego nie lubię. Dobra, uwaga, spada mi tutaj poziom. Poziom negatywnych hormonów. Boże, to będzie dziwny odcinek, coś tak czuję. No dobra, siedzimy w trawie na razie. No nie! Co za gnida! Znalazł mnie, fuck! Co za tajna akta psiej agencji. Dobra, oznaczmy ten teren i spierdylajmy stąd. Oh yeah, baby! Ukończyło się zadanie? Chyba tak. Kurde, no pokażcie. Jest, dobra, przejmij stację Shibuya. A to nie przyjąłem teraz? Chyba przyjąłem. Dobra, wyzwanie ukończone. No stację Shibuya przyjąć. O kurde, tu jest pies! Nara! Dobra, gdzie jest samica? O, hello baby, ona jest całkiem nice, całkiem niezła łania z niej. Dobra, przyjąłem stację Shibuya. Teraz kolejne wyzwanie. Jakie to będzie wyzwanie?
Come on, come on, come on! Chodź tu, Anio. Zdobądź partnera. Mam! Mam! Yeah, baby! Okej, okay. I co? Kopulować teraz musimy, czy co będzie wyzwaniem? No dawaj, jakie będzie wyzwanie szóste? Come on, come on, come on! Dobra, zobaczę, będzie szybciej może. Zmień pokolenie jeden raz. Okej, okay, robimy to! Come on, baby! Spółkujemy! Iha! Boże, to jest naprawdę dziwny odcinek, tak coś czuję. Ale to nic, Boże, jak przy tym kopulowaniu pad się trzęsie, to sobie aż nie wyobrażacie. Dobra, mamy trójkę braci, albo sióstr, albo i braci i sióstr. W każdym razie tutaj jako roślinożerca mamy możliwość poświęcenia jednego z naszych tutaj, no powiedzmy braci, tak? No z naszych braci możemy kazać mu się gdzieś tam wyłożyć i po prostu... go zagryzą, a my uciekniemy sobie, nie? Dobra. Dotknij przywódcę gazela w Dogenzaka. Boże, dlaczego musimy gazele dotykać? Ale czekajcie, zobaczmy tylko, czy tam będzie... Okej, okay, w Dogenzaka jest zajebiście dużo jedzenia, także tam idziemy teraz. Patatajamy tam. Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko, że to odblokujemy gazele, tak naprawdę w sumie nic ciekawego, ale no tutaj to potem daje nam dostęp, kurde, do kolejnych zwierząt. No, a jednak też odblokowanie piskla, pisklęcia, co mi jest dzisiaj. Odblokowanie pisklęcia to też będzie ciekawe, no nie wyobrażam sobie, jak będę tutaj grał pisklakiem, to będzie total hardcore. No ale zobaczymy, zobaczymy. To gdzieś tam oczywiście nam odblokowuje potem dostęp do następnych tych zwierzaków. No dobra, tutaj musimy znaleźć gazelę, musimy odszukać tutaj gazelę, ona gdzieś pewnie będzie schowana na jakimś dachu czy coś, tak bym zakładał. Także zobaczmy, gdzieś tutaj poszukajmy, zjedzmy sobie trochę krzaków. Yeah, awesome. Dobra, włączmy mapę. Dobra, tutaj gdzieś zaraz będzie można wskoczyć na górę. Tak mi się wydaje, więc poszukamy tutaj na górze. Tak mi się wydaje, że gdzieś to na górze będzie. Żeby tylko nie było tu za dużo drapieżników. To by było bardzo fajnie. Koza! Koza to nam nic nie zrobi. Przyjmijmy teren. Świnia też jest spoko. To jest babe świnka z klasą. Także lajcik, dobra. Skaczemy. O, kozy, owce, tutaj połki cały. Dobra, ale tutaj nic nie ma. Nic nie ma. Zjedzmy. Okej. Spier tego. Okej. Kurde, gdzie tu może być? Może tam na górze gdzieś? Kurde. No dobra, szukamy gazeli, tak? Przywódcy gazeli. O, ale tucznik jaki wielki. Gdzie jest... To jest na pewno ta dzielnica, tylko gdzie jest ta pieprzona gazela? Muszę jej dotknąć. Ciekawe, czy ją ten dotyk będzie bolał przez całe życie. Dobra. Świnia? Może tam? Nie, tam już jest koniec dzielnicy. Ona jest gdzieś tutaj. Kurde, no nie widać. Jakiś kozi dupy. Dobra. Może, kurde, może przejmijmy teren i jak przejmiemy, to może będzie... Będzie można odblokować. Czy się znajdzie ta gazela gdzieś tutaj. Dobra, idziemy dalej. To są kozy. Nie, to nie jest gazela, to jest koza. Kurde, no gazela to taka... Taka, kurde... No, łania taka, podobna do nas, nie? Troszkę insza, no. Dobra, może gdzieś tam na dole, może ja tu przekombinowałem po prostu, kurde. No chodźmy. Świnia, koza. Świnia, koza, koza, świnia, koza. Kurde, a gdzie gazela? God damn it. Terytorium zajęte. Iha! A może muszę spółkować z gazelą? Kurde, kto wie? Dobra.
Przejdźmy tutaj. Jest mistrz! Woo! O nie! Dawaj! Muszę cię dotknąć! Muszę cię dotknąć, mistrzu! Mistrzu, jest! Nie, kurde, to partner! Jest! Dotknąłem gazelę! Yeah! Dawaj, teraz cię załatwię! Come on, I dare you! Chodź tu! I kill you! I kill you! No nie! Pół! O nie! Kurde, biedna owca! O nie, druga! O kurde, stanowiec! A nie, dobra, to jedna, myślałem, że to stanowiec. Fuck, to koza! Mistrzu, poczekaj na mnie, mistrzu! Mistrzu! Nie! Yeah. O fuck, nie! Kurde, poświęciłem dwie moje samice! Znaczy samice, to nie samice! Fuck! Wstawaj! O Jezu, jaka koza wściekła! Wow! Tak jest! I go! Tak jest, masz kozo! Wow, z buta! Come on! Co tu się dzieje? Ucieka koza, no co, co za gra w ogóle, dobra. Ale odblokowałem to, no nice. Udało się, co za gra. Dobra. Dotknij przywódcę Piskle w rzeka Shibuya. Okej, okay, czyli to będę musiał teraz się udać najlepiej do rzeki Shibuya. Kurde, tam jak się leje, o Boże, jaki to jest zwierzęcy. Mortal Kombat to jest masakra po prostu. Dobra, lecimy dalej, kurde. Co za odcinek, niesamowite. W sumie to myślałem, że będzie nudniej troszeczkę tym jeleniem wschodnim. Dobra, chodź maleńka. Pokaż, co tam masz pod ogonem. O oh yeah! O tak. Au! O kurde, ile mi dała dzieci. Fuck yeah! Dobra. Rzeka Shibuya, proszę państwa. Rzeka Shibuya, gdzie to jest? Na górę musimy iść, dobra. O kurde, ale to jest taka wielka dzielnica, że ja nie wiem, gdzie ja tego pisklaka tam znajdę. No ale dobra, challenge accepted, tak? Kuiki. Tutaj już pewnie będzie od groma i ciut tych pisklaków tak naprawdę. Znaczy pisklaków, drapieżników. Wydaje mi się, że te pisklaki, one się zawsze w grupie trzymają, także muszę tutaj chyba poszukać... 10 lat przeżyłem, yeah. Muszę poszukać tutaj tych jednostek, które się trzymają w kupie. I myślę, że to będzie mój klucz do sukcesu. No, mam nadzieję, że się nie pomylę, zobaczymy. Dobra, ale my tutaj śmiechem, żartem, a mi się trochę żreć chce. Się napijemy wody. No, ale plusem też jest to, że mam tutaj całą armię za sobą, także powinniśmy tutaj jakoś przetrwać. Dobra, co my tu mamy? Króliki. O kurde, o jest, dobrze, myślałem, że to kocur. No, tutaj jest jakaś wylęgarnia królików z kolei, kurde. No dobra, lepsze króliki niż drapieżniki. No chyba nawet zarymowałem trochę, co? Dobra. Gdzie są kurczaki? No bardzo możliwe, że muszę najpierw ten teren przejść. O, tam jest prezent, tam trzeba się udać. Dobra, tam idziemy. Dobra. Coś odblokujemy. Tutaj się sobie najemy spokojnie. Dobra. This is fucking awesome. Jest prezent! Woohoo! Co mamy? Woda w butelce! Oh yeah! Jestem jeleniem, nie wiem jak to otworzę, ale zajebiście i tak się cieszę. Woda w butelce zawsze spoko i kolejny prezent! Woohoo! Najpierw oznaczymy teren. Kurde, to pokazali jak te zwierzęta się parzą, a nie pokazali jak one sikają. Tania karma. A nie pokazali jak one sikają, żeby teren oznaczyć. Coś jest nie tak. O dobra, gdzieś tutaj po jakichś pnączach idziemy. Boże, ale ten teren jest taki ogromny, tutaj jest tyle jakichś różnych przejść. Wow, 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 wow. Holy shit, to jest prezent. Ha, ale tu prezentów.
Przenośne łóżko. Oh yeah, baby. Zajebiście. Dobra, zżyjmy to, żeby mieć awans. Tak jest, weteran. Dobra. Tylko kurde, zastanawiam się, bo... No ja nie wiem, jak tego kurczaka tutaj znajdę. To będzie... Moje Nemezis, coś tak czuję. Kurczak Nemezis. O, kurczęce Nemezis. Chociaż może akurat jak przejmę ten teren, to wtedy się pojawi gdzieś ten kurczak, tak na... nie wiem. Chociaż... Jest mistrz! Jest mistrz! Jest mistrz! O, dotknąłem cię, mistrzu! Yeah, nawet cię zabiłem! Ho, ho, ho! Dodatkowe zwierzę piskle, kurde. Dotyk mistrza robi swoje. Znaczy, to ja go... kurde, nie, dobra. Whatever. Ale mamy piskle. Kurde, no to super, ten odcinek nam przebiega. Dwa zwierzaki odblokowaliśmy. No to już właściwie tym jeleniem więcej nie odblokujemy. Bo już tutaj wszystko, co mogliśmy odblokować, znaczy odblokować w sensie zwierzęta, tak? Odblokowaliśmy. Także teraz to już jest pure survival. To teraz już się nie boję, teraz możemy spotykać jakichś drapieżników. Ale najpierw poszukajmy sobie jakiejś jeleniej dupki. Oj, prezencik, no nie, tania karma. O, ale ta samica, ona jest taka średnia. Dobra, bierzemy, kurde. Nie będziemy wybrzydzać. Dobra. Gdzie my tu idziemy? Oh yeah! Na sianku to jest to. No dobra. O kurde, ale mam tylko jednego tego. Zobaczmy, gdzie tutaj będzie najlepsze żarcie teraz. O kurde, nie to. Tam na lewo dobrze by było przejść, tylko... Tylko, że ja nie wiem, gdzie tutaj jest przejście tak naprawdę. Serio nie wiem, gdzie tutaj jest przejście tam dalej. Tak jakby tam, tak na górze po lewej, ale... Czy to prawda? No dobra, musimy gdzieś tutaj w każdym razie się przemieszczać. Wow, dziki! Dzikie dziki. Nie, no nie tutaj. Skoczmy sobie tutaj. Chociaż szczerze to mi się nie wydaje, żeby to było tutaj, no ale... Ale sprawdźmy. Au! Au! Ajus! Sanawa jeleń. Dobra, może tutaj? Tutaj? Okej. Okay. Okay. Kurde, coś by dobrze było zeżrzeć. Tylko, że tutaj już nie ma żarcia. Oj, oj. A nie, dobra, okej. Okay. A, to tutaj jednak. Okej, okay. Super. Ja ma notę. To pierwszy raz jestem na tych terenach. Kurde. Jak tu przejść? Dobra, tutaj chyba się uda, na lewo, zaraz. No, żarełko, żarełko, już widzę na mapie, ale... To jeszcze kawałek trzeba brykać. Dobra. Jej, jedzonko! Zgubiłem gdzieś mojego brata jelenia. Kurde. O, prezent, yeah! Szampon przeciw pchłom! Tak jest. Dobra, tam widzę kolejne papu. Muszę uważać, żeby samemu się nie stać czymś papu.
Chodź tu, papu. O tak. Świetnie, jestem weteranem. Dobra, świnie to mi nie zagrożą. Kurde, czemu to cały czas tak ciemno? Wow. Jesteśmy w jakimś tramwaju, w metrze czy coś. Ale jazda. O, co to jest? Jakiś bubr? Żubr? Koń! Se koń śpi! Wstawaj! Wstawaj, koniu! Ho! Jaki jurny. Dobra, jest papu. No dobra. No ale cieszę się, że udało mi się odblokować te dwa zwierzaki. Co to jest? O kurde, lew. To jest lew, albo lwiątko, albo coś. To tego nawet nie ruszamy. Dobra. Nie zobaczył mnie, na szczęście. To lecimy dalej. Go, go, go! Dzika łanio, go! Dobra. Teraz dawać mnie tu samice. O, tu jest jakaś. O, fu! Jaka brzydka. Dobra. Zostawimy ją. Druga jest przy sianku, także pójdziemy do tego sianka, może będzie lepsiejsza jakaś. Tata, jakieś pchły ma i w ogóle taka jakaś z twarzy nieciekawa. O, prezent. Jej! Ach! No. Woda w butelce, tak jest. Ach. Dobra. Idziemy na randkę. Dobra, jest sianko. O kurde. Full profesjonal, tylko że ona nie chce spółkować. Jaka kurde, jakie wymagania wygórowane. No i co, i nie pogadasz kurde. Muszę się zrobić super samcem, a tu kurde, bez żarcia to jest ciężko, muszę żreć, żeby być super samcem. No i co teraz? Nie chciałem tej parchatej, no i nie mam żadnej kurde. I widzicie, i to jest kurde życiowa lekcja. Coś czuję, że na betonie to raczej tutaj nic nie urośnie, ale... No ale już przejdę tutaj, kurde no. I się wkopałem. A wiecie co, jeszcze zrobię taki myk. Spróbuję się przekimać na tej... O, to koń. Ja! Spróbuję się przekimać sobie na tym sianku i może ta samica się zmieni w jakąś bardziej parchatą, taką, nie wiem, śpi. Może sama przyjdzie w łachę. No, pokaż się. Samiczko. O, mówiłem, się zrobiła parchata i... Dobra, worek na łeb. I za ojczyznę naszą jelenią wschodnią. Ja! Oh yeah. No dobra, udało się. O Boże, toksyczność tutaj. Nie! Dobra, gdzie jest jedzenie? Harem lwic przejął dzielnicę Park Jongi. To jest okazja dla mnie, tak? To jeżeli dla jelenia to jest okazja, to ja nie wiem. Dobra, linia Yamanote. Chodźmy na zachodnią, tam jest trochę jedzenia. O, jaki lew.
Dobrze sobie spał. Dobra. No dobra. Nie zgub się, jeleni bracie. Bądź ze mną, zostań tu. Dobra. Ta muza w tej grze też jest, kurde, epicko. Naprawdę świetnie się zgrywa z klimatem dżungli, ze zwierzątkami i w ogóle. O, Bawu! Hej, Bawole! Coraz więcej zwierzaków spotykamy. Ale na razie mamy w sumie dość dużo szczęścia, tak na dobrą sprawę. Bo jak spotykamy już jakieś drapieżniki, to one gdzieś tam niespecjalnie nas zgonią. Albo sobie śpią, albo coś, więc jest spoko. Dobra, toksyczność mi spada, bo tutaj jest... Tutaj jest normalny teren. Dobra. O tu, kurde, jakiś duży kot leży. No chrapie, kurde, aż... Dobra, jedzmy. Oh yeah! Yeah! Dobra. Lecimy dalej. O kurde, czemu to nie mogę... A, dobra. To nie można przeskoczyć, cwaniaczki. O kurde, ty nie zeskoczy, no fuck! Ale fail. No co wy, co wy? O, to jest zejście. Wow, lew. O, kurde, zobaczył mnie! O nie, mój brat! Jak się uparł? O nie, wskoczył do metra, będzie mnie gonił. O fuck! No nie! Au! Au! Nara! Ha, 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 jestem szybszy! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! O, oh, fuck! Ha, ha, nie było miłe, nie mam życia w ogóle! Aaa, ślepy zaułek! Nie, dobra, do metra! Jedź! O kurde, drugi kocur mnie goni! Oh my goodness! O fuck, tu drugi. Kurde, muszę coś zjeść, nie! O kurde. Braciszku! Jaki głupi. O je, dwie wrony. To też za obsrywanie mi samochodu. O kurde, toksyczność rośnie. Ja nie mam zdrowia, fuck, to ja zaraz zginę. Nie! Walcz! Życie! Dobrze, jedz, tak, zdrowie rośnie! Okej, okay, mistrz, jestem mistrzem. Tak jest. O Boże. No nie, następny lew, no kurde. Co za zlew. O, prezent, jej. Pożywna pierś z kurczak, ale ja jestem roślinożercą. Damn. Okej, okay, nice. O kurde. Dobra, się skradamy. Tania karma. Oh no! O, prezent, nice. Pikantna wołowina, okej.
Wiecie co, w sumie i tak trzeba już powoli ten odcinek kończyć, także myślę, że moglibyśmy go zakończyć tą nierówną walką z lwem. Tylko weźmy go na otwarty teren i zmierzmy się. Come on! I dare you! Pojedynek. O fuck! For real! No nie, no better nerf lion, what the fuck, jaki laker. No kurde, nie byłem gotowy, nie było odliczania, on od razu mi kurde tygrysią łapę jakoś sprzedał, fuck. Co za koleś. Ale gnój. No dobra, ale i tak myślę, że odcinek był bardzo fajny. Przede wszystkim udało nam się odblokować gazele i udało nam się odblokować piskle, także mamy dwa kolejne zwierzaki na następną przygodę. Chociaż myślę, że w następnym odcinku zagramy innym drapieżnikiem, ale w sumie na razie nie powiem wam jeszcze jakim. Dobra, jeszcze rekord zrobiłem, kurde, no to awesome! Tutaj jeszcze jest takie podsumowanie, możemy zobaczyć sobie co ja kiedy robiłem, tak? Tutaj są lata, kiedy ja tam się rozmnażałem, co wpierdzielałem, czy tam kogo zabijałem, kogo jadłem, itp. itd. Znaczy tutaj nie pokazane kogo zabijałem, tylko co jadłem. Tak samo jest pokazane przy drapieżnikach, tylko że jest pokazane co tam jedliśmy. Okej, słuchajcie, dzięki wam bardzo za ten odcinek, widzimy się w następnym materiale, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej!